najwyższej godzin ci. Słowo Noel pochodzi pierwotnie z języka hebrajskiego, a może oznaczać kolędę, święta, narodzenie, jak również Dzień Bożego Narodzenia. Tym wyjątkowym utworem zespołu TGD pochodzącym z płyty zatytułowanej Kolędy Świata 2, wykonanym dziś przez Wiktorię Dyl, witamy się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie na koncercie świątecznym, czyli uroczystym podsumowaniu okresu świątecznego poprzez muzykę. Grupa wokalna Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury licząca 22 wokalistki zaprezentuje dla Państwa bardzo unikalne, oryginalne wykonania utworów świąteczno-zimowych, pastorałek oraz kolęd. Naszym artystkom towarzyszyć będzie dzisiaj zespół znakomitych muzyków, którzy zajmują się tym na co dzień. Na instrumentach klawiszowych Grzegorz Kopeć. Oczywiście tak, wielkie brawa. Na instrumentach perkusyjnych Tomasz Kacprzak. Na gitarze basowej Marek Marchewicz. Na gitarze akustycznej Adrian Gwoździowski. Oraz na saksofonach Wojciech Kołek. Jakie wzory namaluje mróz.
Jazzu. To świąteczna, żartobliwa, a zarazem bardzo ambitna piosenka powstała niejako na zamówienie podczas akcji programu Trzeciego Polskiego Radia. Stacja ta wydawała płytę i zadzwoniła do Artura Andrusa z pytaniem, czy nie ma jakiejś świątecznej piosenki. I tak powstał powyższy utwór. Tym utworem Patrycja Dyl za każdym razem wywołuje uśmiech na naszych twarzach. Mamy nadzieję, że u Państwa również będzie podobnie. Patrycja Dyl i Bambino Jazzu. Może tobie idą ząbki, albo ty masz korkę, a możesz ty dziecineczko z meczoma tym fokiem. 2000 lat ci grają pastuszki i gwarle, w każdej szopce krakowiacy. Tu parlaru papa. My ci darze przynosimy, mały Panie Jezu. Zestaw fitów na gitarę, za to mówią Jezu. Może ty już nie chcesz słuchać średniowiecznych bardów, może byś się umusał w naszych standardów. Może zamiast harf anielskich i kościelnych dzwonów, wolisz wówczas, że Jezu niósł solo saksofonu. Czasem troszeczkę hałasu, tu masz takie pokrętełko do podbicia basu. Może zamiast kołsanek i cichej stajniki
daj nam tylko What a wonderful świat. Czy spadnie śnieg i czy znów odwiedzi mnie? Każdy gość, on wszystkim dzieciom chce. Zagłady ocalić.
ogień miłości zapalić. Przez tą mękę najdroższą świat od zagłady ocalić. Nie było miejsca, odszedłeś. Ogień miłości zapalić. Przez tą mękę najdroższą świat od zagłady ocalić. Nie było miejsca, choć chciałeś wszystkim otworzyć swe serce i kres położyć miłośnie ludzkiej nędzy po niewierce. A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle jęków katuszy? Nie ma miejsca dla ciebie. Choć wydawałoby się, że tekst jest prosty, to niesie ze sobą bardzo ogromną wartość, przypominającą nam o ważnych, tak prostych, codziennych sprawach. Życzę Państwu zasłuchania się w tych pięknych dźwiękach, ale też przede wszystkim słowach. Pachnie świętami. Sypało, my otuleni szalami. Opłatki lodu cicho pękają pod pospiesznymi krokami. Tańczą anieli, tańczą weseli, niebiosa prawie gotowe. A my na ziemi tak zapędzeni, przystańmy chociaż na moment. Pachnie świętami,
gwiazda ciemność rozjaśni. Niech jasne wszystko się stanie. Niech świat bez wojen, niech świat bez baśni zwróci swą twarz do Betlejem. Skruszone
ale poskłada ludzkie, staje się boskie, to już. Ktoś rozplątuje nerwowo lampek, zasukłany sznur, oddech przyspieszonych ulic w marszu, zatraconych stóp, co ludzkie staje się boskie, to już. A ja zmrużę oczy, a ty zjawisz się znów. Wszystko się rozmarzę, zamiast podarków poproszę o cud. Zapach mandarynek, błyszczący papier, szeleści drobne dłonie, lukrują, piernik pokują się zaraz choinką. Co ludzkie staje się boskie, to już. Migoczą od świateł ulicy miasta, łuną już błyszczą, dostrzeż w tym wszystkim coś, co w głowie się nie mieści. Co ludzkie staje się ludzkie, to już. A ja zmrużę oczy, a ty zjawisz się znów. Wszystko się rozmarzę, zamiast podarków poproszę o cud. A ja zmrużę oczy, a ty zjawisz się znów. Wszystko się rozmarzę, zamiast darów poproszę o cud. A ja zmrużę oczy, a ty zjawisz się znów. Wszystko rozmarzę, zamiast podarków poproszę o cud. A ja zmrużę oczy, a ty zjawisz się znów. Wszystko się rozmarzę, zamiast darów proszę o cud. Wielkiej uniżył się.
Według tradycji pierwsza gwiazda na niebie podczas Bożego Narodzenia ma symbolizować gwiazdę betlejemską, która doprowadziła trzech króli do miejsca narodzin Jezusa. Wówczas spełniła ona funkcję drogowskazu, za którym podążali ze wschodu, aby oddać mu cześć. Pierwsza gwiazda to świąteczny utwór formacji TGD, jednego z najbardziej znanych i najdłużej działających polskich zespołów gospel. Zaśpiewa go dla Państwa dzisiaj Julia Opałka, a towarzyszyć jej będzie niezmiennie chórek w składzie Gabrysia Babińska, Malwina Smykla, Nikola Byczek, Ula Wilczyńska, Wiktoria Dyl oraz Patrycja. Jeśli pierwsza gwiazda, by wytęskniony nastał czas, gdy wszystko będzie jasne i światła jakby więcej w nas. Niech pierwsza gwiazda błyśnie, by do spotkania wszystkim nam powód dać, byś wrócić chciał do domu, na małą chwilę dzień. Dzieckiem się stać. Do mamy chcesz i taty, lecz dzisiaj to już światy dwa. Dlaczego droga prosta, zakrętów tyle ostrych ma? Dziś drogą nawet krętą, niech wróci do nas ciepło dziecięcy. Zwyczajów pełen piękny, nasz zwyczajnie piękny świat. Chwała na wysokości, w dziecięce słychać mnie. Niebiański pokój płynie do naszych serc, dzieckiem stać się na śmieszne i jasko tulic wielkich miast. Niech pierwsza gwiazda błyśnie i to, co ważne, ważne mogło się stać. Niech błyśnie pierwsza gwiazda i błyśnie nam jeszcze raz. Na nowo niezwykłą poczuć ma.
Mędrcy świata, monarchowie. Ta piękna polska kolęda powstała w XVII wieku. Znani są autorzy słów oraz melodii. Tekst kolędy napisał Stefan Bortkiewicz. Melodię stworzył ksiądz Zygmunt Odelgiewicz dopiero w XIX wieku i wtedy zyskała ona popularność, która nie znika do dziś. Jest ona pewnego rodzaju streszczeniem wszystkiego, co wówczas się wydarzyło. Tę wspaniałą kolędę wykonają dzisiaj dla Państwa wspaniałe również dziewczyny. Ania Ślusarz oraz Wiktoria Dyl w towarzystwie koleżanek. Wzruszający utwór, muzycznie przyjemny dla ucha, a przy tym opowiadający bardzo ważną treść. Pochodzi z płyty Z wysokiego nieba, wydanej przez Tarnobrzeskie Studio. Słowa utworu napisał Miłosz Wośko, a muzykę wraz z nim skomponowała wokalistka Anna Gad. Wyczekując pięknej nocy,
Dzień już dawno zamknął oczy. Gwiazdy na nas spoglądają, jakoś bliższe się wydają. A gdzieś w drodze ja i ty odliczamy krótkie dni. Jakich czas ten nas zastanie i co po nim w nas zostanie. Dziś każdy w końcu swój ma kawałek kraju i niemożliwe prostym się nagle staje. I może każdy z nas się wreszcie dowie, że gdzieś za ścianą jest drugi człowiek. Bo to, o czym skrycie marzysz, może dzisiaj się wydarzyć, a my choć nie tacy sami, jak co roku znów czekamy. I w tym życiu niespokojnym zakończymy małe wojny. Zatrzymamy hey.
o ludzkim zrozumieniu. To bardzo ujmująca kompozycja. Opowiada ona o przemijaniu i nieuchronności czasu. O zmienności istot ludzkich, a jednocześnie o wybaczaniu i potrzebie bliskości. O słowach, które nigdy nie powinny tracić na znaczeniu. O tym, co wszystko w życiu najważniejsze i o czym warto pamiętać, zwłaszcza w ten świąteczny czas. Wykona dziś ją dla Państwa prosto z całego swojego serca Gabrysia Babińska. Przy biglinych stołach, gdzie podnika rany.
jest koniec. Ale jest jeszcze jeden utwór na finał. Taki na deser, w którym mogą Państwo wspólnie z nami zaśpiewać, bo podejrzewam, że każdy z Państwa zna ten utwór. Kolęda Świeć gwiazdeczko, mała świeć. To prawdopodobnie najradośniejsza i najbardziej znana współczesna polska kolęda. Powstała w okolicach drugiej połowy XVIII wieku. Choć autor kolędy jest nieznany, to współcześnie najpopularniejszym wykonaniem kolędy Świeć gwiazdeczko, mała świeć jest wersja dziecięcego zespołu Arka Noego. My na dzisiejszej scenie, drodzy Państwo, mamy własną Arkę Noego, którą zaraz Państwo tutaj zobaczą, bo gdy dziewczynki występowały pojedynczo, to tak nie do końca sobie zdajemy sprawę, ile ich naprawdę tutaj jest. Ale mamy właśnie taką Arkę, bardzo liczną. Ten utwór dla Państwa prosto z serca, z największą radością, zaśpiewa nasza najmłodsza uczestniczka, nasz okruszek, można by rzec, Alicja Rzeszut i wszystkie wokalistki, które dzisiaj Państwo ujrzeli. Świeć gwiazdeczko, mała świeć. Zapraszamy serdecznie i zapraszamy do wspólnego śpiewania. Józef i Maria.
już koniec. Drodzy Państwo, nie pozostaje mi nic innego, jak przedstawić całą naszą Arkę Noego, którą sobie załatwiliśmy. To jest nasza własna. Drodzy Państwo, trochę zejdzie, bo jak Państwo widzą, trochę ich jest. Zaczynamy. Aleksandra Durda. Ogromne brawa. Alicja Garboś. Karinka Pitra. Ania Ślusarz. Wiktor Jadyl. Marysia Mazur. Hania Słowik. Roxana Wójcik. Madzia Lis. Maja Pyłka. Zuzia Biało. Weronika Pałka. Nikola Obara. Patrycja Dyl. Zuzia Białek. Malwina Smykla. Julia Opałka. Gabrysia Babińska. Nikola Byczek. Martyna Durda. Ula Wilczyńska. No i nasz okruszek, czyli Alicja Rzeszut. To jest cała nasza Arka, ale nie byłoby Arki bez Łodzi, czyli bez naszych znakomitych muzyków, których teraz będziemy Państwu przypominać. Na instrumentach klawiszowych Grzegorz Kopeć. Instrumenty perkusyjne Tomasz Kacprzak. Gitara basowa Marek Marchewicz. Gitara akustyczna Adrian Gwoździowski. Saksofony Wojciech Kołek. Dziękujemy wszystkim pracownikom Domu Kultury, przede wszystkim panu dyrektorowi Mirosławowi. Świeci? Ciemno. Pięknie dziękujemy za możliwość zorganizowania tego koncertu. Wszystkim pracownikom dziękujemy za pomoc w każdej możliwej postaci. Drodzy rodzice i dziadkowie również, bardzo serdecznie dziękuję za te bardzo długie, męczliwe próby, za to przywożenie i za to, że Państwo też siedzieli razem z nami tutaj i słuchali tych prób. Dziewczynki, Wam bardzo dziękuję. Byłyście wspaniałe. Jesteście wspaniałe. Więc teraz tak z całego serducha, na sam koniec, zaśpiewajmy wszyscy razem jeszcze refren. My życzymy naszej pani instruktor wszystkie razem podziękowania wielkie za zorganizowanie tego koncertu. To były naprawdę długie dni, wiele godzin pracy, prób i wszystkiego. Ręce się trzęsą, ale nerwy były na pewno uzasadnione, ale wszystko się udało, także dziękujemy jeszcze raz.